bardzo, bardzo serdecznie witam panią Paulinę Młynarską. Jestem ogromnie zaszczycona, że zechciała pani porozmawiać. Właściwie z kilku okazji. Po pierwsze Festiwal Kopernikus i o czasie, o różnym czasie w życiu człowieka. Po drugie, w tym samym okresie organizujemy tak zwany Human Week, czyli tydzień poświęcony zdrowiu psychicznemu. No a po trzecie, oczywiście jest to w ramach cyklu Rozmowy o Człowieku. Więc wszystkich państwa serdecznie zapraszam, a panią bardzo gorąco witam. No jest pani w cudownym miejscu. Mam nadzieję, że moje pytania, czy te wszystkie zagadnienia nie będą jakoś ingerować w pani prywatność. Jak coś, to proszę mi przerywać. Natomiast tak jak wiem, właśnie pani jest w takim fantastycznym momencie swojego życia. Z tego, co czytam, to pani daje wielu ludziom spokój, nadzieję. Pokazuje pani, że można no jakoś odnaleźć siebie i żyć pełnią życia. Natomiast z tego, co wiem, droga do tego była daleka i wyboista. I może trochę o tym chciałam z panią porozmawiać. Dobrze? Możemy? Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi ogromnie miło i czuję się wyróżniona, że mogę w tak wspaniałych przedsięwzięciach jakąś malusieńką swoją cegiełkę mieć i że zechciała pani mnie wybrać. Witam państwa wszystkich. Proszę się nie obawiać, ja jestem po wieloletniej terapii i umiem stawiać granice. No właśnie o to też się będę chciała zapytać, ale może zacznijmy od początku, to znaczy od pani rodziny. Miała pani tatę, mamę, siostrę, brata. W tamtym czasie wielu osób, w okresie PRL-u, wiele osób mogło zazdrościć pani tejże rodziny, barwnego życia. No, niewątpliwie pani ojciec był geniuszem, był wielbiony przez bardzo wiele osób. Miała pani możliwość stykania się z wybitnymi ludźmi, a jednak w różnych wywiadach określała pani to dzieciństwo jako trudne i rodzinę jako dysfunkcjonalną. Czy mogłaby pani o tym trochę opowiedzieć? Tak, oczywiście ja o tym opowiadam, ponieważ uważam, że to jest bardzo ważne, żeby po pierwsze odkłamywać różne mity i różne iluzje, którymi się karmimy w naszej rzeczywistości, a jedną z takich iluzji, które uważam za szczególnie niebezpieczne, to jest iluzja dotycząca takiego słodkiego, miłego życia, że zacytuję piosenkę popularnego zespołu w okresie mojego dzieciństwa, które ma być udziałem artystów, aktorów. Moja mama jest aktorką albo twórców, tak jak mój ojciec był poetą i piosenkarzem, wykonawcą. Bo mamy taką tendencję w naszej kulturze, żeby właśnie do tych osób, które tworzą sztukę, zwracać się z pytaniami o to, jak żyć, jak wychowywać dzieci, jak prowadzić dom. W każdej kolorowej gazecie znajdziemy całą masę dobrych rad serwowanych przez ludzi, którzy absolutnie nie powinni się tym zajmować. Ponieważ artyści to ludzie o szczególnej wrażliwości, to ludzie często bardzo mocno wewnętrznie zranieni, którzy przetworzyli swój ból wewnętrzny na sztukę. I do bardzo niedawna, myślę, że gdzieś do lat 90. na świecie, a w Polsce ten proces się dopiero zaczyna, bardzo rzadko zdarzało się, aby artysta, który boryka się z bardzo poważnymi problemami związanymi ze swoją wrażliwością, ze swoją przeszłością psychiczną, ze swoim bagażem, który to przetwarza na sztukę i czyni z tego za pomocą swojego talentu oczywiście i być może jakichś pierwiastków w ogóle mistycznych, jakieś piękne dzieła, żeby taki artysta jednocześnie podejmował się wglądu głębszego, psychologicznego i leczenia własnej duszy, własnego bólu. Dlatego tak wielu z nich jeszcze do niedawna
borykało się i nadal to się zdarza, ale na szczęście coraz rzadziej, z alkoholizmem, innymi uzależnieniami albo z nieleczonymi chorobami natury psychicznej. Dziś na szczęście jest tak, że wielu tych super wrażliwców, którzy jednocześnie tworzą, jednak poddaje się terapii. I oni już nie muszą umierać, mam 27 lat albo 45, na różnego rodzaju choroby towarzyszące ich uzależnieniom albo innego rodzaju problemom natury psychologicznej. I ten długi wstęp jest o tym tak naprawdę, że ja się urodziłam w domu właśnie takich dwojga nadwrażliwców. Dziś, kiedy jestem już sama dojrzałą osobą, za 2 miesiące skończę 50 lat i nie patrzę już na siebie jak na małą, zranioną dziewczynkę, tylko widzę też w moich rodzicach trochę te poranione dzieci, którymi byli. W dodatku trwała wtedy wojna albo stalinizm, więc naprawdę ten ich okres dojrzewania był bardzo trudny. Oni po prostu weszli w dorosłe życie poranieni, z określonymi swoimi problemami i będąc jednostkami wybitnymi na swój sposób i artystycznymi, przetwarzali to, ale no, to życie codzienne, to zakorzenienie w rzeczywistości było bardzo zachwiane, bardzo zaburzone. W pewnym momencie... Jak to wyglądało w codziennym życiu? No tak jak myślę, że większość z Państwa, którzy tego słuchają, mogą się domyślać, konflikty, deficyty dotyczące opieki nad dziećmi, nieumiejętność rozwiązywania problemów inaczej niż poprzez właśnie kłótnie czy obrażanie się, czy trzaskanie drzwiami. Generalnie myślę, że w moim domu rodzinnym nikt sobie dobrze nie radził z emocjami, z tym, jak je wyrażać, jak je trzymać, nie rozchlapywać dookoła. Myślę też, że to jest też takie wielkie polskie tabu i warto, żeby z tym tabu kończyć pomału, albo może nawet po szybku by się przydało, że po prostu po polskiemu życiu rodzinnemu towarzyszy przemoc. Przemoc mężczyzn w stosunku do kobiet i dzieci. Bardzo często taka pasywna przemoc, pasywna agresja kobiet w stosunku do mężczyzn i także w stosunku do dzieci. To jest jak taka fala. No i też radzenie sobie z negatywnymi, trudnymi sytuacjami dotyczącymi dzieci bardzo często polegało po prostu na tym, że się te dzieci biło i moja rodzina nie była od tego wolna. Myślę, że to też zaraz się pewnie mogą pojawić jakieś prasowe nagłówki, że tam Młynarska mówi, że była bita w dzieciństwie, ale cholera jasna, psia krew, to nie był. Ręka do góry. Wydaje mi się, że w moim pokoleniu, urodzonym w latach 70., to po prostu było tak powszechne, że to raczej jak ktoś miał tak, że w domu nie dostawał, to było dziwne. Raczej było w drugą stronę, więc no ale też na to wszystko musimy nałożyć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz dotyczącą tego, że kiedy mój tata miał około 30 lat, zaczęły się rozwijać u niego objawy choroby dwubiegunowej. I znowu musimy to umieścić w kontekście czasu, bo mieć chorobę dwubiegunową, będąc kimś takim jak mój ojciec, kto był wtedy u szczytu sławy, wielką gwiazdą w Polsce, jeszcze w dodatku on był takim niesamowicie charyzmatycznym, atrakcyjnym facetem, za którym tłumy szalały po prostu i był tak piekielnie inteligentny i dowcipny i zabawny i rozrywany i duszą towarzystwa. I rozwija się u niego ta choroba dwubiegunowa w okresie, kiedy nie ma takich leków, jakie mamy dzisiaj, żeby jakoś nad tym zapanować oraz tak naprawdę nie ma żadnej kultury terapii, nie ma w ogóle czegoś takiego. Jest tylko wstyd, bo ktoś, kto ma problemy natury psychicznej w roku 70 tam którymś, po prostu to właściwie przede wszystkim musi się wstydzić i rodzina musi się wstydzić i jakoś to ukrywać. I nikt nie wiedział, jak sobie z tym radzić. Ani moja mama, ani dziadkowie, ani myślę, że też do końca lekarze wtedy. Bo taki przypadek jak mojego ojca był bardzo specyficznym przypadkiem, bo jak tu wyciszyć gościa, który występuje przed wielką publicznością, któremu się
Przepraszam za to pikanie od czasu do czasu, ale niestety nie umiem tego wyciszyć i to maile chyba przychodzą. Któremu się gotuje pod czapką, jak to się mówi, i który po prostu przepuszcza przez siebie te strumienie poezji. To jest bardzo specyficzny stan. Ja go trochę o tyle znam, że sama też piszę wiersze i przede wszystkim piszę książki. I wiem, że jak wejdę w ten taki stan takiej mocnej i bardzo koncentracji, tego bardzo mocnego skupienia na tym strumieniu twórczym, chociaż nie próbuję się porównywać tutaj do tego, co robił tata, bo tata był w tym naprawdę wybitny, ale myślę, że mogę sobie wyobrazić, że jeżeli on częściej, dużo niż ja, przebywał w tym stanie, to jest wykańczające psychicznie. To jest jakiś rodzaj koncentracji, pewnie pani profesor będzie więcej potrafiła jakoś to lepiej wyjaśnić niż ja tutaj. To jest rodzaj jakiegoś zużycia mózgowego z ogromnym zmęczeniem. Przy czym ja jestem po wielu latach terapii, jestem zawodową nauczycielką jogi, więc ja naprawdę mam narzędzia, żeby sobie z tym dzisiaj radzić, a tata tych narzędzi nie miał. Więc kiedy on miał 30 lat, 30 kilka lat i ta choroba zaczęła się rozwijać, to się kompletnie wymknęło spod kontroli. Tam było bardzo dużo niekontrolowanej przemocy, której tata potem nie pamiętał. Tam było bardzo dużo takiego chaosu, takiego ogólnego nieradzenia sobie z tematem. Pani była wtedy małą... Bo pani była wtedy małą dziewczynką, pewnie tego początku choroby pani nie pamięta, ale później pani rosła, a choroba trwała. Jakby kiedy pani po raz pierwszy dowiedziała się o chorobie dwubiegunowej, kiedy do pani dotarło, że różne zachowania taty wynikają z choroby? I w pani przeżyciu, czym dla pani były okresy manii taty, okresy depresji? Na ile pani potrafiła jako dziecko rozumieć, co jest chorobą, a co nie jest chorobą? Ja uważam, że taką jedną z najstraszniejszych rzeczy, które dotknęły mnie, i myślę, że moje rodzeństwo to potwierdzi, mogłoby to potwierdzić, to fakt, że z nami nie rozmawiano o tym, że to jest choroba, że diagnoza była. Natomiast nam nie mówiono, że ojciec jest chory, nam mówiono, że ojciec wyjechał, jak był w szpitalu, albo że jest zmęczony. To były takie eufemizmy. Też mój ojciec ma serdecznego przyjaciela, który był ciężkim alkoholikiem i mówiło się wtedy, że wujek jest zmęczony, a wujek leżał po prostu ciężko pijany albo na kacu. Tak? Więc mój tata też był zmęczony, albo nie w formie. To były takie eufemizmy, których się używało. I pierwszy raz nazwa, że to jest choroba psychiczna, to w moich uszach zadźwięczała późno, kiedy miałam dopiero 14 lat. Już 14 lat. Czyli przez te wszystkie lata wcześniej, a działy się naprawdę rzeczy, jeszcze chcę powiedzieć tak dość ogólnikowo, bo nie chcę wchodzić w szczegóły, ze względu na to, że w przestrzeni publicznej te szczegóły są obracane przeciwko nam. Teraz mi wyskoczyło na Facebooku takie wspomnienie z okładki, którą mi zgotował Wprost w ubiegłym roku, kiedy opowiedziałam bardzo delikatnie, kochająco i naprawdę z czułością na temat choroby taty przy okazji rozmowy o mojej książce, i zrobiono taką tabloidową, ohydną okładkę, prawda, byłam ofiarą ojca, która zszokowała całą moją rodzinę i w ogóle no, to było coś piekielnego zupełnie. Więc to okrucieństwo jakby opinii publicznej i tabloidów i sposób, w jaki to jest wykorzystywane, niestety powoduje, że takie osoby jak ja, które mają dużo na ten temat do powiedzenia, muszą uważać na to, co mówię. Ja się pokuszę na jakiś bardziej szczegółowy opis, to w przestrzeni publicznej to zostanie obrócone przeciwko mnie i przeciwko ojcu, którego chciałabym to zaznaczyć. Bardzo kochałam, byłam z nim bardzo związana i na tym właśnie polega ta tragedia. Tak. Pani mówiła wielokrotnie, że ojciec był fantastyczny, prawda? Ojciec był fantastyczny i ojciec, kiedy nie był chory i był w roli swojej normalnej, życiowej roli ojca, był cudownym tatą, był moim wielkim przyjacielem, wielkim wsparciem, był wielką inspiracją, autorytetem, był też taką postacią i jest do dziś, z którą się zawsze będę zmagać. Ja jestem feministką. Ojciec należy do pokolenia, które nie rozumie tej walki.
Więc myśmy się bardzo fajnie w gruncie rzeczy teraz, myślę, twórczo barowali w tych tematach. I myślę, że tata dużo się ode mnie dowiedział i nauczył. Więc wracając do tego przeżycia, jakie to było, jak było z chorobą taty w moim przeżyciu, no te rzeczy, które się działy w domu, były naprawdę straszne i nikt nie rozumiał, my dzieci nie rozumieliśmy, dlaczego nas to spotyka, dlaczego on taki jest. Dlaczego on, tata miał ciężki przebieg, bardzo ciężki przebieg choroby dwubiegunowej, bardzo ciężki. Także z nami nikt na ten temat nie rozmawiał, nikt nam nie tłumaczył, że ojciec jest chory i przede wszystkim nikt nam nie tłumaczył, że ojciec nie chce tego robić, co robi. Że on nie wie, co on robi. To był też ten czas w Polsce, z tego się pomału leczymy, ale bardzo pomału, kiedy mówiło się o chorych psychicznie, wariat, świr, szajba. I właśnie ja takie słowa usłyszałam. No, znowu szajba idzie do czubków, czy coś takiego. Więc oczywiście, ponieważ myśmy oddychali taką jakąś tajemnicą, oddychaliśmy jakimś wstydem i życie dzieci w takim domu, gdzie jest choroba psychiczna, którą się ukrywa, a jednocześnie proszę sobie wyobrazić, jak może wyglądać ukrywanie choroby psychicznej w przypadku osoby publicznej, która nic innego nie robi, tylko idzie do ludzi. Ukrywanie tego jest potwornie trudne. To jest, i myśmy byli wszyscy do tego zaprzęgnięci. Jest takie określenie, które wiele z tych zachowań pięknie opisuje, to jest gaslighting, czyli wmawianie ludziom, że nie czują tego, co czują, że jest inaczej niż widzą. Robienie tak zwane, tutaj użyję tego powiedzonka z tata wariata, tylko że tym razem tym tatą jestem ja. To znaczy robi się ze mnie wariatkę, która mówi na przykład, że tata zrobił coś. Nie, nie było tak. A przecież ja wiem, że tak było, byłam tam. On mi to zrobił. Nie było tak, wydaje ci się. Tak sobie dorośli, pozostali dorośli próbowali poradzić. Nie, wymyśliłaś to sobie, ale co ty opowiadasz? Nawet o tym nie mówię. Kiedy tak było? Nigdy tak nie było. To był ten sposób. Więc to było piekielnie trudne i ja myślę, że... Ja do tej pory tego nie rozwikłałam tak naprawdę. Co to była za jakaś dziwna bańka iluzji, w której ja żyłam jako dziecko? W terapii potem bardzo długo na przykład uczyłam się czuć, w ogóle nazywać to, co czuję, bo ja nie wiedziałam, co ja czuję. No i kiedy miałam 14 lat, padły te słowa, dowiedziałam się, pękła ta tama. Ojciec był w bardzo złym stanie, był w szpitalu w Szczecinie. Tam wylądował, gdzie był na koncertach w pobliżu, miał jakiś ciężki stan. I bardzo szybko z tej fazy niewiedzy ja zostałam przez dorosłych wciągnięta w fazę nadmiernej wiedzy. To znaczy zabrano mnie do taty z wizytą na oddział zamknięty. I bardzo to Państwu odradzam. Nie róbcie tego. Wtedy psychiatria dzieciom. Jednak wyglądała zupełnie inaczej niż teraz, prawda? Bo to był początek lat 80. Jednak teraz chyba to wszystko inaczej wygląda. Teraz jednak pracując z pacjentami, z rodzinami pacjentów, staramy się, żeby delikatnie dzieciom od początku tłumaczyć, o co chodzi, ale też pokazywać tę normalność, prawda, mimo choroby. Ja też rozumiem, jak strasznie dużo musiała pani mieć takich ambiwalentnych uczuć. Z jednej strony no, miłość do taty, też ogromna duma, bo przecież tata no, w nas wszystkich wiele pozostawił i no, myślę, że do tej pory wielu z nas, ja również odnosi się do jego twórczości. A z drugiej to, co pani mówi, wstyd, prawda? A co to wtedy się stało w pani, jak ten szpital pani odwiedziła? Znaczy, to było przede wszystkim szokujące, to że tak jęknęłam, że no nie wiem, to chodziło mi o to, że po prostu osoby, które są w bardzo ciężkim stanie, na bardzo ciężkich lekach, w kontakcie z dzieckiem, to jest bardzo ciężka rzecz dla dziecka. Nawet choćby to był szpital, nie wiem, cały pomalowany w chmurki i z różowymi firankami, po prostu z puchowymi pufami, to jednak dla dziecka kontakt z własnym ojcem, który jest znokautowany farmakologią, to jest bardzo, bardzo trudne. To jest bardzo trudne pomieścić w sobie ten obraz, nałożyć go na ten obraz
jakoś ten normalny, ten, kiedy ten człowiek jest w normalnym kontakcie. Poza tym on był taki bezbronny wtedy. Bardzo mi jest ciężko wracać do tego, szczerze mówiąc, dawno nie wracałam do tego obrazka. I też inni pacjenci, którzy byli na tym oddziale, którzy byli też tacy bezbronni, tacy strasznie, aż mi ciężko jest oddychać, kiedy o tym mówię. To ja uważam, że absolutnie nie byłam gotowa na wizytę w takim miejscu, że to był wielki błąd i że myślę, że tak jak wielkim błędem jest nie mówić dzieciom, co się dzieje, to również błędem jest wciągać je po prostu w, jakby w ten taki real, ostry, zwłaszcza bez przygotowania. To znaczy tutaj bym bardzo uczulała rodziców na to, żeby być bardzo uważni na to, ile dziecko może w ogóle przyjąć. I że jednak ten dziecięcy mózg ma swoje prawa i trzeba chronić po prostu przed nadmiarem bodźców i bardzo trudnych treści. No ale tak się stało i ja muszę powiedzieć, że ja mam taki jakiś mechanizm w sobie, zawsze go miałam, bardzo, bardzo mu wiele zawdzięczam, jakiegoś takiego niezależnego myślenia. To znaczy, dam przykład. Ja nie czekałam jakby, na przykład jak czasami, nie chciałabym nikogo urazić, no ale to mówię o swoim odczuciu. Także jak szłam do kościoła i na przykład ten ksiądz jako dziecko i ten ksiądz różne takie dziwne rzeczy mówił w tych kazaniach, takie... Wiecie Państwo, dzisiaj czy też to słyszymy i czytamy i to są czasami szokujące rzeczy, które tak nie za wiele mają z tą Ewangelią wspólnego. To ja tak tego słuchałam, myślałam sobie, ale to, jak to jest możliwe, że ci dorośli, wszyscy ludzie fajni tego słuchają i w ogóle nikt nie powie, weź Pan, przestań takie rzeczy mówić. Przecież Jezus tak na pewno by nie chciał. I tak sobie myślałam, mój tata coś tego słucha i nawet nie zaprotestuje, dziwne. Miałam zawsze takie swoje jakby, i to samo miałam, jeśli chodzi o taty chorobę. To znaczy w momencie, kiedy do mnie dotarło, że on jest chory, to ja już miałam własną rozkminę na ten temat. I taką własną, po swojemu to sobie rozpracowałam, że dziś wiem, że to po prostu był jakiś taki system po prostu bycia blisko prawdy, blisko realu, zakorzeniania się w rzeczywistości. Że on jest po prostu bardzo chory, że to bardzo wiele wyjaśniło i że ci wszyscy ludzie dookoła, którzy nie chcą o tym mówić, uważają, że to są jakieś wstydy, tajemnice i tak dalej, to że to z nimi coś jest nie tak. Że z tym tatą to jest najmniej nie tak. Bo tata przynajmniej jest naprawdę chory, ale ci, co nie są chorzy, a udają i, że tak powiem kolokwialnie, walą ściemę, to oni to naprawdę mają. Z nimi jest problem. Ja miałam z nimi problem, nie z tatą. Z tymi zawstydzonymi i zakłamanymi. Z państwem dulskimi miałam problem. No chyba do tej pory takie zjawisko jest i myślę, że takie rozmowy i takie różne akcje, które robimy, choćby ten nasz Tydzień Zdrowia Psychicznego, właśnie chcemy pokazać, jak to wygląda i żeby z jednej strony odkłamywać problem chorób psychicznych bez nadmiernej apoteozy, ale z drugiej strony właśnie pokazywać, że choroba to nie jest człowiek. Choroba stanowi element życia człowieka, ale nie tożsamość człowieka. Można być chorym, a równocześnie mieć pasję, być fajnym człowiekiem, robić fantastyczne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak się zastanawiam, czy pani w tym czasie miała swoje odskocznie, czy pani jakoś próbowała symbolicznie uciekać od problemu, czy z domu? No ja nie symbolicznie, bo ja miałam 16 lat i uciekłam z domu. Tak, do Paryża, ale jeszcze wcześniej to pani chyba miała właśnie około 14 lat, kiedy odniosła pani sukces aktorski. Zagrała pani w Kronice wypadków miłosnych i to nie u byle kogo, bo u samego Andrzeja Wajdy. A ten czas też pani wspomina jako bardzo trudny i wręcz traumatyczny dla pani. Tak, oczywiście. No to w ogóle nie nazywałabym tego sukcesem aktorskim, bo nie byłam wtedy aktorką. Byłam dzieckiem pozyskanym na plan filmowy przez dorosłych.
dzieckiem zostawionym bez opieki na planie filmowym i dzieckiem wykorzystanym na tym planie filmowym w sposób bardzo daleko idący. I tak naprawdę to ta trauma, która tam miała miejsce, jakby to, przeważyła szale, że ja w ogóle jakby uciekłam. Natomiast to nie było żadne moje hobby ani potrzeba osobista. To dorośli mnie wciągnęli na zdjęcia próbne. Dorośli mnie. Pani nie chciała tego? Ja nawet nie wiem, czy ja chciałam, czy nie chciałam. Moja siostra zagrała w filmie dla dzieci pod tytułem Rodzina Leśniewskich. Siostra jest starsza i ja jej potwornie tego zazdrościłam oczywiście, no bo wiadomo, ona grała w filmie, nie chodziła wtedy do szkoły, tylko tam gdzieś jeździła do Łodzi na jakieś zdjęcia, no ale to był film dla dzieci, z dziećmi innymi. Więc oczywiście jak usłyszałam od dorosłych, od mojej mamy, że Andrzej Wajda robi zdjęcia próbne do Kroniki Wypadków Miłosnych, to w mojej głowie 13-letniej, niespełna 14-letniej, to było, że ja będę tak jak Agata, trochę też zagram w filmie. A potem to już poszło i tam miało miejsce straszne nadużycie. Nie chciałabym do tego w tej chwili wracać, bo opisałam to w książce i opisałam to w wywiadach i opisałam to w felietonie, za którym mnie wywalono z roboty. Mam już tego tematu trochę dość. Dlatego, że to jest temat, to jest, no cóż, moje Me Too miało miejsce na wiele lat przed Me Too. Ja za to zapłaciłam bardzo wysoką cenę. Ale mama nie wiedziała o tym? Mama nie ochraniała pani? Nie. Nie wiedziała? Nie rozmawiała pani o tym z mamą? Nie. Nie. Ja byłam zostawiona sama sobie na tym planie. Nikogo nie było ze mną z dorosłych, nikogo nie było ze mną z rodziny i ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jaka to jest presja wywierana na młodą bardzo osobę przez całą wielką ekipę dorosłych. Ja powiem, może nie wszyscy, którzy nas oglądają, wiedzą, to powiem tylko tyle, że po prostu mnie zmuszono do rozebrania się, do zagrania sceny nago, sceny miłosnej, erotycznej. Ja wtedy nawet jeszcze z żadnym chłopakiem się nie całowałam, nawet tak. Ja byłam na etapie po prostu jakichś takich romantycznych uniesień nad własnym pamiętnikiem. To byłam podlotkiem. I ponieważ ja byłam sparaliżowana strachem i z jakiegoś powodu ekipa, czy też reżyser, czy nie wiem kto, no po prostu podjęli decyzję, że nie wezmą dublerki do tej sceny, tylko że 14-letnia dziewczynka im tę scenę zagra. Ktoś chyba bardzo chciał zobaczyć tę 14-letnią dziewczynkę w tej sytuacji, nie wiem. I dostałam od dorosłych alkohol i relaniu. To brzmi naprawdę jak sprawa karna, jak przestępstwo. To jest sprawa karna. I kiedy ja zaczęłam o tym mówić kilkanaście lat temu, to pokłosiem tego było to, co później stało się udziałem wszystkich kobiet, które z przemysłu filmowego ośmieliły się powiedzieć o tego typu wykorzystaniach, czyli po prostu stałam się obiektem nagonki, przypisywania mi jakiejś mrocznej przeszłości, czyli takie klasyczne obciążanie ofiary, tak? Victim blaming. I ja do tego tematu wróciłam w książce, wróciłam do niego w wywiadach, bo uważam, że o tym trzeba mówić. I ostatnio, półtora roku temu w felietonie, kiedy skomentowałam w tym felietonie film braci Sekielskich Tylko nie mów nikomu i rozpętało się wtedy takie tsunami nienawiści w stosunku do mnie, że, a mówimy o tym, że ja miałam 14 lat, tak, wtedy. Tak. To było coś tak nieprawdopodobnego. To była taka lawina hejtu i to ze strony mojego środowiska, w którym ja wyrosłam, czyli środowiska artystycznego polskiego. To nie były hejty jakichś takich troli internetowych. Że jakby ja też przeszłam wtedy jakiś Rubikon swój, na jakąś drugi brzeg przeszłam i zobaczyłam bardzo wyraźnie, że w Polsce nikomu tak naprawdę nie chodzi o ofiary. Wszystkim chodzi tylko i wyłącznie o politykę i prestiż. I nawet te ofiary, o których opowiedział film Sekielskich,
I takie osoby jak ja, które zostały wykorzystane do czyjejś pracy twórczej i zapłaciły za to ciężką cenę, to tak naprawdę z jakiegoś mrocznego powodu w Polsce nie robi na ludziach wrażenia. One są potrzebne tylko do rozgrywek politycznych, do używania ich do różnych argumentów, ale o tych ludzi się w ogóle nie dba, czego zresztą wyrazem jest to, o czym zapewne pani profesor wie dużo lepiej ode mnie, czyli stan psychiatrii dziecięcej w Polsce i kompletny brak miejsc i osób, do których ofiary jakichkolwiek nadużyć mogą się w ogóle zwrócić i szybko otrzymać pomoc, szybko i za darmo. No, żeby tak troszkę pozytywniej, to ma pani całkowitą rację, natomiast no, powiedziałabym, że na szczęście w ostatnim okresie dość dużo się w tym kierunku dzieje. Zwrócono uwagę na problem psychiatrii dziecięco-młodzieżowej. Jakoś też osoby związane z tą psychiatrią dziecięco-młodzieżową bardzo się zaangażowały w reformę. I ta reforma powoli, ale postępuje. Właśnie, żeby nie było takich sytuacji. Właśnie, żeby był ten pierwszy poziom. Nie lekarze, nie psychiatrzy, ale właśnie psychoterapeuci dziecięco-młodzieżowi, do których dziecko, które ma problem, które sobie nie radzi ze swoimi emocjami, może się zwrócić no właśnie od razu, szybko i żeby ten oddział psychiatryczny był na samym końcu, prawda, no rzeczywiście dla osób bardzo chorych, a niekoniecznie, żeby to było pierwsze miejsce, gdzie w ogóle się ktokolwiek tym dzieckiem zainteresuje, więc mam nadzieję, mam wielką nadzieję, obserwując to, co się dzieje, że może jakoś pójdziemy w lepszą stronę, bo naprawdę no bardzo też ze strony psychiatrii, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, no bardzo jakby wszyscy nad tym pracujemy i mam nadzieję, że to się poprawi. Natomiast jak słuchałam tego, co pani mówiła, mówimy o Polsce i ja sobie zdaję sprawę, jak tutaj jest teraz i jest po prostu strasznie i za wiele rzeczy się po prostu wstydzę, ale chyba nie tylko u nas, nie wiem, czy jak się to zmieniło w świecie, ale jak słuchałam pani teraz, to no, przypomniała mi się chociażby biografia Judy Garland, jak też właściwie jako dziecko zostało, straszne rzeczy z nią robiono, żeby dobrze zagrała Dorotkę i że odniosła ogromny sukces kasowy, a potem właściwie całe życie miała kobieta złamane. Tak, ja muszę powiedzieć, że to też w moim wypadku to nie trwało tak jak w przypadku Judy Garland ileś lat, bo ona była potem eksploatowana przez wiele, wiele lat w Hollywood. Ale mogło. No, u mnie akurat pewne zdarzenia zaszły, a raczej ja zaszłam w ciążę i moja córka, która się pojawiła na świecie, po prostu przestawiła mi wajchę i przestałam się już tak interesować aktorstwem i tym całym światem. Poszłam coraz bardziej w swoją stronę i całe szczęście. Pani znalazła się w Paryżu mając te 16 lat, czyli też jako osoba bardzo młoda. Jak sobie pani poradziła? Cudem. W obcym miejscu. Cud, to był cud. Musiałybyśmy mieć ładnych kilka godzin, żeby to opowiedzieć. A jak ktoś ciekaw, to w książce pod tytułem Na błędach, poradnik odradnik, którą wydało wydawnictwo Kruszyński, można sobie o tym przeczytać, dość szczegółowo to opisuje. To był cud, no ale przeżyłam, bo dzieci z rodzin dysfunkcyjnych są strasznie dzielne. I jak się człowiek wychował w rodzinie dysfunkcyjnej, to życie... Bycie w kłopotach to jest jego naturalne środowisko. Więc jak się wylądowałam w tym Paryżu, to oczywiście byłam w kłopotach. No, byłam w kłopotach finansowych, bo nie miałam z czego żyć. Byłam w kłopocie takim, że nie znałam języka, nie znałam miasta, nikogo tam nie znałam prawie. Miałam jednego kolegę i jego mamę. Ale to już było dla mnie bardzo dużo, bo dzieci z rodzin dysfunkcyjnych nakarmią się kropelką. Jak się takim... Tak mają DDA i tak samo mają takie dzieci jak ja, z rodzin takich jak moja. Czyli niewiele nam trzeba. Do dziś mam na przykład taki niski poziom
jakby szczęścia, komfortu. Mi niewiele trzeba do takiego poczucia komfortu i zadowolenia. Bo ja w bardzo trudnych warunkach wtedy funkcjonowałam tam w tym Paryżu. I po prostu jakoś nauczyłam się, że bardzo mało to już jest dużo. I tak i dalej tak mam. Też już teraz jest, oczywiście mam zupełnie normalne, spokojne życie, komfortowe i przyjemny domek i tak dalej, ale nadal w sumie też jak mnie tutaj ludzie odwiedzają na Krecie, to się dziwią, że ja tak trochę ich zdaniem spartańsko żyję. A dla mnie to spartańsko to już jest bardzo duży luksus. Bo dla mnie ten luksus to jest to, że tutaj powietrze zdrowe, morze i tak dalej. No tak mam, tak. Myślę, że dużo osób z rodzin dysfunkcyjnych tak ma i my sobie dobrze radzimy w takich kryzysowych sytuacjach. My sobie gorzej radzimy, jak jest dobrze. Jak jest normalnie. A właśnie pani powiedziała, że takie osoby jak pani się są w stanie nakarmić jakby kropelką zainteresowania, kropelką uczuć, ale to też wpędza w kłopoty, prawda? W różne na przykład kolejne dysfunkcyjne związki. Też pewnie tego pani doświadczyła. Oczywiście. Ja jestem w polskich tabloidach słynną posiadaczką 4 mężów. Proszę o tym nie zapominać. Bardzo wiele osób sądzi, że można sobie bezkarnie żartować ze mną na ten temat, ale w ramach właśnie terapeutyzowania się już na to nie pozwalam, bo kiedyś sobie tak z tym radziłam, że mówiłam, że tak się sama z siebie wyśmiewałam, że ja miałam, że mi się jakby 4 razy próbowałam i 4 razy się nie udało, ale potem stwierdziłam, że to w ogóle nie jest powód do żartów, ani dla mnie, ani dla innych, bo to jest bardzo tak naprawdę smutne. I tam było bardzo dużo mojego cierpienia, tam było bardzo dużo moich łez i mojej nadziei, i mojej wiary, i mojej miłości, i moich zawiedzionych nadziei i wysiłku. I jakkolwiek ktoś ma ochotę czy prawo mnie oceniać czy osądzać za to, jak sobie układałam życie, to nie ma prawa sobie z tego żartować i robić sobie z tego dowcipasów, bo to nie jest temat żartów. I sama już sobie też tego nie robię. Ale robiłam to. Oczywiście byłam, jak każde dziecko z rodziny dysfunkcyjnej prawie, w różnych schematach niezdrowych dotyczących związków. Przy czym chciałabym tutaj jedną ważną rzecz powiedzieć, że to nie chodzi tylko o związki w moim przypadku z mężczyznami, bo jestem heteroseksualna, tylko chodzi w ogóle o związki. Chodzi o mój związek z córką, w którym nie funkcjonowałam w sposób zharmonizowany, tylko miałam całą masę różnych swoich takich, taką neurotyczność swoją, tak to nazwijmy, która się bardzo mocno na pewno na Ali odbiła i która teraz ją widzę bardzo wyraźnie, te swoje reakcje przesadzone, te krzyki, te jakieś niepotrzebne napady, braku poczucia własnej wartości, poczucie winy, które mnie zżerało jako matkę. Że jakby takiego tam, teraz jak sobie patrzę na tę dziewczynę młodą, którą byłam jako młoda mama, bo ja zostałam mamą mając 22 lata, więc jeszcze byłam młodą dziewczyną, to myślę, i potem powiedzmy na tą 30-latkę, 35-latkę myślę sobie, Boże, no tam po prostu chwili spokoju w tym sercu, chwili spokoju, ile od ściany do ściany po prostu. Więc tam była duża neurotyczność, ale też i wybory tak zwanych przyjaciół, znajomych, otoczenia. To jest bardzo ciekawe, że jakby w wyniku terapii, potem im dalej w praktykę jogi, tym poodpadali ode mnie ludzie, po prostu podchodzili, jakby zmienił się zupełnie krajobraz przyjaciół, bo ja wybierałam ludzi, którzy mi gwarantowali takie różne nieciekawe w sumie emocje, tak? Różne huśtawki, ludzi neurotycznych właśnie, zaburzonych na swój sposób. Także to jest bardzo ciekawe, bo w tych związkach po prostu globalnie dzieje się dużo trudnego. A jak to się stało, że pani chciała w pewnym momencie głębiej przyjrzeć się sobie, coś zmienić, czyli po prostu zaczęła pani terapię? Jak to wyglądało? No więc tu wrócę znowu do tego mojego takiego jakiegoś kawałka bardzo
nie wiem, to jakaś taka wiedźma we mnie siedziała od zawsze, od dziecka. Może nie wiedźma, ja się bardzo identyfikowałam jako dziewczynka z postacią z baśni Andersena, Królowa Śniegu, z małą rozbójniczką. Mi ona jakoś, w ogóle ten związek, te dwa słowa, to jak one brzmiały, mała rozbójniczka, to już mnie tak po prostu pociągało. I chyba ta mała rozbójniczka we mnie, która potem wyrosła na dorosłą taką wiedźmuchę, mam nadzieję, po prostu miała tą właśnie taką własną rozkminę, że to nie jest normalne. Coś trzeba z tym zrobić i coś się z tym da zrobić. I jakoś sama wewnętrzny imperatyw się we mnie pojawił, kiedy miałam Alę małą, kiedy się Ala urodziła. Bo ja bardzo szybko zostałam z Alą sama. Ona miała 5 miesięcy, kiedy jej tata poszedł swoją drogą. I bardzo to było dla mnie bolesne. I wtedy zaczęłam bardzo dużo, przeżyłam rodzaj załamania. Myślę, że wtedy przeżyłam też depresję, tylko nie miałam tej świadomości i się z niej jakoś wygrzebałam. Pogrzebywałam się z tego pewnie z 2 lata. Bardzo silne wątki lękowe się wtedy we mnie pojawiły. I jakoś sobie z tym poradziłam wtedy sama, ale na końcu tej ścieżki były pierwsze... W ogóle to jest też takie ciekawe, to muszę powiedzieć, bo ja teraz się tym zajmuję zawodowo. Ja wtedy zaczęłam medytować, będąc w tej depresji. I to był bardzo zły pomysł. Dzisiaj bardzo często ucząc medytacji zwracam na to uwagę, że jest dobry i niedobry czas na to, żeby zacząć. Bo kiedy zaczynamy medytować, będąc w takim złym stanie, to wszystko, co jest tuż pod powierzchnią, ale dzięki naszym mechanizmom obronnym, naturalnym się nie ujawnia, po prostu my rozrywamy tą skorupę, otwieramy ją, dajemy przestrzeń, tylko że jak tam po drugiej stronie nie ma nikogo, kto na nas czekał i nam pomógł to przyjąć, te treści, to może być bardzo ciężko. I mi się to przydarzyło. To znaczy ja się dosyć głęboko zaczęłam wchodzić w stany medytacyjne i to mi odpaliło takie totalne stany lękowe. Totalne. I z tym wylądowałam u psychiatry. I zaczęły się rozmowy potem Ala moja była chora, była w szpitalu, tam spotkałam wspaniałą panią psycholog, która mnie skierowała do psychoterapeutki. I tak to się zaczęło i właściwie moja terapia z przerwami trwała bardzo, bardzo wiele lat. Ja myślę, że ja zaczęłam pierwsze przymiarki, jak miałam gdzieś 24 lata, a ostatnią, a teraz już nie jestem w terapii, ale mam stale rodzaj superwizji z psychoterapeutą, ponieważ pracuję z ludźmi, prowadzę zajęcia jogi. I uznałam, że w związku z tym muszę się poddawać superwizji ze względu na dobro moich słuchaczek. Głównie z kobietami pracuję. Także od tamtej pory, teraz mam prawie 50, jestem cały czas stale w kontakcie z psychoterapeutą. To jest bardzo dobrze. To jest ćwierć wieku. A czy z tych takich dołów depresyjnych, o których pani mówi, czy też jakąś miała pani pomoc farmakologiczną? Zażywała pani jakieś leki, czy nie było potrzeby? Tak, oczywiście była. Wiele razy. Dlatego ja takich prawdziwych epizodów depresyjnych zaliczyłam, myślę, z 4. I każdy z nich tak naprawdę poprowadził mnie, to może być pocieszające dla osób, które się z tym borykają, dla ich bliskich, że jednak dzięki temu, że byłam pod opieką i że nie pozostawałam bierna wobec faktu, że wiem, że depresję mam, zawsze był jakiś rozwój i jakiś ciekawy postęp w moim życiu. Po tych okresach depresyjnych, ale oczywiście były momenty, w których pamiętam, ostatni epizod to miał miejsce z 5 lat temu, 6 może. I ja się tak zawziąłam, bo ja już byłam wtedy w praktyce jogi. A moje przyjaciółki wiedzą, że znają mnie dobrze. Jak zaczęło się ze mną coś dziać, one mi mówiły: Paulina, nie jest dobrze, idź do lekarza. Jesteś zielona. A ja mówiłam, nie, ja się będę tutaj, ja to przemedytuję,
jest kolejny proces, proces moim rozwoju jako jogini. Tak, tego po prostu joginistyczne się tutaj zaczęło popisywać przede mną. No i doszłam do bardzo dobrego momentu. I wtedy sięgnęłam po lek. To był ostatni raz, kiedy sięgnęłam po lek. I zawsze to też podkreślam, że nie sięganie po lek, a zwłaszcza w moim środowisku jogowym, jest sporo takich ludzi, którzy prowadzą zajęcia i którzy mówią, żeby unikać farmakoterapii. No, to jest bardzo groźne podejście, bardzo groźne. Dlatego, że w zasadzie 2-3 tygodnie po prowadzeniu farmakoterapii człowiek staje na nogi. Tak. Coś przerwało, pani powiedziała, że groźne jest przerwanie farmakoterapii. Zresztą to jest też tak, że niektórzy psychoterapeuci twierdzą, że no, nie powinno się brać leków, ale przecież leki i terapia działają komplementarnie. Przecież czasem jest tak, że na pewnym etapie lek jest niezbędny, żeby człowiek no, był w stanie pracować nad sobą, żeby człowiek był w stanie poddać się temu procesowi, właśnie poddać się. No, brać udział w tym procesie psychoterapii. Także chyba nie ma co tak się bronić rękami i nogami przed lekami wtedy, kiedy to jest konieczne. Nawiasem mówiąc, przecież współczesne leki działają bardzo przyjaźnie dla człowieka, bez większych objawów niepożądanych. Tak, no ja chciałam właśnie zauważyć taką rzecz, że jest jakiś dziwny rozdziew i on się pogłębia przez to, że po prostu te teorie spiskowe się rozwijają w mediach społecznościowych i tak dalej, pomiędzy jakby tą pracą, taką pracą nad sobą, samorozwojem, a tą a psychiatrią. Te dwie rzeczy mogą się jak najbardziej ze sobą łączyć i współdziałać, natomiast no, są granice. Myślę, że my jako na przykład nauczyciele, nauczycielki jogi, nasza granica, jeżeli chodzi, ja nie mówię o uczeniu gimnastyki, tylko o uczeniu też medytacji, głębokich wglądów, takiej osobistej, wewnętrznej, głębokiej pracy, bo ja się czymś takim zajmuję, a nie tym, żeby sobie nogę na głowę zakładać. Dla mnie to pytanie brzmi, czy jesteś w dobrej formie, czy jesteś w pełni jakby funkcjonalną osobą, czy co pojawiają się jakieś stany niepokojące. Jeżeli tak, to bardzo proszę, nie wydawaj pieniędzy na mnie, idź do psychiatry, pogadaj, przegadaj, zobacz, gdzie się znajdujesz i ewentualnie wróć, jeżeli lekarz pozwoli. Bo to, czym my się zajmujemy w jodze, to są rzeczy, które naprawdę mocno działają. Po prostu nauka takiej koncentracji, skupienia to bardzo mocno działa na skontaktowanie się ze swoimi tymi nieświadomymi treściami. Trzeba na to uważać. No ale tak, właśnie jest teraz taka moda, żeby się prawda, bronić rękami i nogami przed farmakoterapią. Ja uważam, że mi farmakoterapia i psychoterapia i yoga uratowały życie. Ja dzięki temu tutaj teraz siedzę i z panem rozmawiam. Właśnie jak umawiałyśmy się na rozmowę i zastanawiałyśmy się nad tytułem, to ja tak szłam czas mroku, czas czegoś i pani powiedziała czas mocy. No właśnie, czy to jest teraz ten czas pani mocy? I czy ten czas mroku był potrzebny, żeby był czas mocy? Tak. Ja w ogóle jeszcze z tym czasem chciałabym dodać taką rzecz tutaj z mojej jogicznej półeczki, ponieważ mówiła pani o tym, że czas w życiu człowieka, że boginią czasu w bedyjskiej metaforyce jest Kali. To jest bardzo taka groźna, mroczna bogini, pozornie mroczna. Ona jest władczynią czasu i ona zwycięża demona, którym jest nasze ego. I ten mrok, i wędrówki, mrok i nurkowanie w mroku, to oczywiście to było ciężkie i trudne, ale to były zawsze wędrówki, to były nury po perłę. Za każdym razem wyławiałam te perłę. Clarissa Pinkola Estes, autorka przecudownej książki Biegnąca z wilkami, która jest arcydziełem moim zdaniem, pisze w niej: ustawę schować w poszukiwaniu psychicznego złota.
Mamy kopać, mamy sobie ubrudzić ręce, za góry mieć czarne i kopać, 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 kopać w poszukiwaniu psychicznego złota. I tam i kopiemy przez mrok, kopiemy poprzez rozkład, poprzez ziemia reprezentuje humus, to w czym jest rozkład, w czym jest też śmierć, prawda? I dokopujemy się poprzez ten mrok do tego psychicznego złota, czy też lukujemy po perłę, tak jak ja to nazywam w swoim wyobrażeniu. Więc nie ma innej drogi. Moim zdaniem nie ma innej drogi. I tylko cały numer polega na tym, że chwilami to nurkowanie jest naprawdę bardzo straszne i bardzo trudne. I też to kopanie w poszukiwaniu psychicznego złota jest strasznie trudne. I jak kopiemy, to możemy tam wykopać minę, starą minę z czasów II wojny. I teraz dobrze by było, żebyśmy miały ze sobą kogoś, kto się na tym zna, zapewne, uważam, że właśnie psychoterapeuci, psychiatrzy, dobrzy przewodnicy duchowi, to są takie osoby, żeby tę minę zanieść w bezpieczne miejsce i ją bezpiecznie zdetonować, żeby ona nam nie walnęła po prostu w twarz. Możemy się po prostu dokopać różnych rzeczy bardzo trudnych i musimy mieć przy sobie kogoś, kto nam przy tym towarzyszy, albo kto jest też taką boginią z kolei tutaj z kultury greckiej, którą uwielbiam, to jest Hekate. Ona jest bardzo podobna do Kali w ogóle, jeśli chodzi o ikonografię, bo ona występuje w trzech postaciach, więc też ma jakby sześć rąk. I ona stoi na rozstajach dróg. Patrzy w trzy różne strony. I potrzebujemy takiego kogoś, kto nas zaprowadzi na te rozstaja, żeby ktoś następny nas przejął. Tak? Psychiatra poleca nam terapeutę. Terapeuta poleca nam kogoś od, nie wiem, jogi, tai chi, lekcji tanga. Ważne, żeby mieć kogoś, z kim przeżywamy tą swoją transformację, kto tę drogę przeszedł, kto umie zdetonować nasze bomby i kto nas złapie, kiedy przez chwilę osłabniemy, bo my możemy spotkać tam takie trudne treści, że mogą nam się kolana ugiąć. Rzeczywiście, tak to widzę. Myślę, że to jest znakomita puenta naszej rozmowy. Jestem pod ogromnym wrażeniem i muszę powiedzieć, że bardzo wiele będę miała przemyśleń i bardzo dużo refleksji potem. I myślę, że wszystkie osoby, które będą słuchać i oglądać również. Także bardzo, bardzo serdecznie Pani dziękuję i życzę, żeby Pani cieszyła się właśnie tym spokojem, szczęściem i harmonią, na które Pani sobie ciężko zapracowała. Także bardzo dziękuję. Dziękuję.